Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne koziorożce na czytaniu tygodniowym od 11 do 17 października. Karty są już potasowane, już je przekładam. I kochani, patrzymy, co nadchodzący tydzień ciekawego dla Was zapowiada. Poniedziałek, Królowa Mieczy. Wtorek, 3 kielichy. Środa, 9 denarów. Czwartek, Królowa Kielichów. Piątek, 8 mieczy. Sobota, 7 buław. I niedziela, Rycerz Kielichów. Fajny tydzień. W tle czytania cesarz. Cesarz, odpowiedzialność, praca, ważna funkcja, autorytet, stanowisko, ale też władza, więc wszelkiego rodzaju urzędy, jakieś mogą być kontrole. No, może być też rozmowa z pracodawcą, jakieś rozprawy sądowe, ale też koziorożec jako ojciec, jako matka, jako odpowiedzialna osoba za rodzinę, za dom, za firmę, jako właściciel firmy. Ktoś, kto musi być asertywny, pewny siebie, stanowczy i odpowiedzialny. Kochani, w poniedziałek Królowa Mieczy, więc tutaj jakaś być może rozmowa w sprawie pracy. I teraz tak, zaczniemy sobie od pracy. Te koziorożce, które szukają pracy, znajdą tą pracę, kochani. Nie martwcie się, być może już w poniedziałek będziecie na jakiejś rozmowie kwalifikacyjnej. Dobry dzień na załatwianie spraw urzędowych, spraw sądowych, porada lekarska, porada prawnicza, podejmowanie jakichś ważnych decyzji, które wcześniej sobie przeanalizowaliście, przemyśleliście, ważne rozmowy też w związku, które być może zażegnają jakiś kryzys, rozwiążą Wasze jakieś problemy, wątpliwości. Te koziorożce, które czekają na jakieś orzeczenie sądowe, czekają na jakieś decyzje urzędowe, na jakieś pisma, jest to dobry dzień, możecie być nastawieni na to, że wygraliście jakąś sprawę sądową, że opinia lekarska jest bardzo dobra, że jakieś orzeczenia, jakieś właśnie dokumenty, na które czekaliście, są już do odbioru, jesteście zadowoleni z jakiegoś projektu, z jakiejś formy pisemnej, na którą czekaliście. Dobra rozmowa z zodiakalną wagą. Możecie się spotkać, zwłaszcza w urzędach, z takim troszeczkę dystansem. Osoby mogą być jakieś takie nieprzyjemne w swoim obyciu, chłodne, szorstkie, ale na pewno szczere, więc tutaj, żebyście się nie zraziły tym pierwszym wrażeniem, bo osoba, której się radzicie, czy to prawnie, czy to w jakiś inny sposób, no jest bardzo mądra, ma wiedzę i na pewno dobrze Was pokieruje. Co we wtorek? We wtorek 3 kielichy, więc tutaj udało Wam się coś zrealizować, być może chodzi właśnie o te orzeczenia dnia poprzedniego. Jesteście szczęśliwi, jesteście zadowoleni w gronie przyjaciół, znajomych, rodziny, celebrujecie to wydarzenie. Udało się zakończyć jakąś trudną sprawę, która od dłuższego czasu no, chodziła Wam po głowie, no i być może przysparzała zmartwień. 3 kielichy, jest to miłe, udane spotkanie też biznesowe, więc jeżeli tutaj przeprowadzacie jakieś transakcje, będą one bardzo owocne. Jeżeli macie własną firmę, własną działalność, uda się zarobić jakieś pokaźne pieniądze bądź zainwestować w jakąś trafną inwestycję, która rokuje na przyszłość. Te osoby, które szukały pracy, tą pracę znalazły. Te osoby, które prosiły o podwyżkę, przedłużenie umowy kontraktu, jak najbardziej tutaj też będą zadowolone z decyzji, jaką podjął pracodawca. Co, kochani? No, trójka kielichów to taki fajny, udany, radosny dzień, tak? Nic nie powinno Was wyprowadzić z równowagi, żadnych zmartwień, zdany egzamin, zrealizowanie wszelkich tam spraw, które sobie mieliście tam odhaczone w swoim kalendarzu. Po pracy być może spotkacie się z przyjaciółmi, ze znajomymi, żeby pogawędzić, powspominać jakieś stare, dobre czasy, bądź uczcić jakieś wydarzenie, które w poniedziałek albo we wtorek miało miejsce. Co w środę? W środę mamy 9 denarów, więc bardzo dobry dzień, jeżeli chodzi o pracę, o zarobki. Może być podwyżka, może właśnie rozmawialiście na temat podwyżki, może zmiany warunków pracy, więc tutaj to osiągnęliście.
duże pieniądze jakieś przy koziorożcu, zakupy też dla domu, do domu, dla siebie, więc może kupicie sobie coś ładnego do ubrania, może kupicie sobie coś ładnego jako wystrój domu, mieszkania, zainwestowanie też w swój talent, w swoje umiejętności, może niektóre koziorożce pomyślą o właśnie jakichś dodatkowych kursach, warsztatach, które albo jeszcze bardziej rozwiną te umiejętności, które posiadacie, bądź będziecie chcieli po prostu poznać jakieś nowinki. Konkretny, stały taki dzień. W związkach bardzo dobrze, widać, że jesteście ze sobą bardzo szczęśliwi. Wiecie, co się dzieje w relacji, pielęgnujecie to, dbacie o ten związek i naprawdę tutaj widać, że wszystko jest ok. Samotne koziorożce uciekają teraz w karierę zawodową. Chodzą na spotkania. Oczywiście myślą o tym, żeby coś zmienić w swoim życiu, ale no na razie ta praca, tak? Ta praca jest priorytetem. Nie chcą być może wiązać się w jakąś relację, która teraz utrudniałaby możliwość tej kariery, zwłaszcza gdzie ciągle gdzieś wyjeżdżacie, jesteście gdzieś w ruchu i partner czułby się urażony, że nie poświęcacie mu tyle uwagi, na ile on oczekuje. Jeszcze wrócę tutaj do poniedziałku, kochani. Może być jakaś tutaj reprymenda ze strony matki czy teściowej. Nie pozwólcie sobie też narzucić jakiejś decyzji. Zwłaszcza jeżeli teściowa się tam wtrąca i próbuje układać Wam życie, no tak jak ona to widzi, tak? Tak na marginesie jeszcze. Co w czwartek? W czwartek bardzo miły, spokojny, przyjemny dzień. I tutaj w pracy bardzo dobrze, nowe pomysły, dobra współpraca, możecie liczyć na czyjąś pomoc, na doradztwo. Dzień obfitujący w miłe, fantastyczne wydarzenia, zwłaszcza spotkanie z rybą, skorpionem bądź rakiem, więc tutaj naprawdę widać, że się bardzo lubicie, jest sympatia, podejmowanie jakichś dojrzałych decyzji, które czujemy, że są właściwe, tak kierujemy się intuicją. Niektóre koziorożce być może mają wizytę u lekarza, tak? Więc tutaj warto nad tym się zastanowić. Co w związkach? W związkach bardzo dobrze, czułość, dojrzałość, miłość, spokój, wierność i poleganie na sobie, tak? Będziecie bardzo blisko, być może prezent jakiś od partnera, jakaś niespodzianka, miło spędzony wieczór, gdzie naprawdę koziorożec będzie bardzo szczęśliwy, bardzo doceniony, bardzo taki dopieszczony i dokomplementowany, więc tutaj no, fajnie spędzony czas z partnerem. Natomiast samotne koziorożce, tak jak powiedziałam, może być praca, ale Wy nie rezygnujecie ze spotkań towarzyskich, więc na pewno tutaj miło spędzony czas w gronie przyjaciół, bliskich, a może odwiedzi Was mama, a może odwiedzi Was siostra, może jakaś kumpela bądź kolega i fajnie spędzicie sobie po prostu czas wymieniając się doświadczeniami, wydarzeniami codziennego dnia. Zwłaszcza jeżeli chcecie się poradzić, bądź zdradzić jakiś sekret, no macie na pewno w swoim otoczeniu taką osobę, która zawsze gotowa jest rzucić wszystko, żeby biec Wam na ratunek i posiedzieć z Wami, poplotkować. To jest dobre, bo wtedy wyrzucamy z siebie jakieś emocje i czujemy się bardziej właśnie tacy dowartościowani, pewni siebie i bezpiecznie, jeżeli chodzi o te relacje emocjonalne. W piątek 8 mieczy, więc tutaj zupełnie, nie wiem, koziorożec jest taki zdezorientowany, nie umie podjąć decyzji, ma problem z komunikacją, może być tak, że boli Was głowa, boli Was gardło i tutaj ta komunikacja jest przez to utrudniona, więc zadbajcie o swoje samopoczucie, żebyście nie złapali jakiejś infekcji. Natomiast nie jest to dobry dzień na to, żeby myśleć o jakichś ważnych sprawach, przeprowadzać jakieś ważne rozmowy, wygłaszać jakieś prelekcje, występować gdzieś, zdawać jakiś ustny egzamin, przedstawiać jakieś swoje argumenty, bo no, jesteście jakby odgrodzeni od tego wszystkiego, czyli nie przebijecie się, nie przekonacie nikogo, nie wypadniecie zbyt dobrze, więc tutaj cokolwiek macie na ten dzień zaplanowane, być może lepiej to przełożyć. Natomiast może koziorożec obawia się czegoś, może dotarły do niego jakieś informacje, jakieś słowa, które powodują, że co dalej, co ja mam zrobić, jak to będzie wyglądało. Czasami myślą kształty i takie tkwienie w przeżyciach,
z przeszłości powoduje, że nie dostrzegamy realiów życia, tego, co się dzieje dookoła nas. Na pewno nie dogadacie się z lwem, no i jakoś będziecie rozdrażnieni w piątek. Więc tutaj albo wasz partner, partnerka musi mieć do was anielską cierpliwość, musi mieć odpowiednie podejście do was, żeby do was dotrzeć, albo po prostu odwrotnie, tak? Może to już po prostu piątek i niektóre koziorożce myślą o weekendzie. No dajcie sobie spokój. Odbębcie to, co macie odbębnić, że tak powiem, w pracy i wracajcie do domu, żeby odpocząć. Nie pozwólcie, żeby ktoś wam coś narzucał, żeby ktoś was do czegoś przymuszał, albo żebyście wy sami przymuszali się do czegoś, co na ten moment no, nie jest dla was komfortowe. W piątek mamy 7 buław, więc tutaj karta mówi: idź naprzód, realizuj swoje cele, swoje plany, mimo że pojawiają się jakieś drobne problemy. Niektóre koziorożce będą troszeczkę wyznaczać granice. Nie wiem, może w tym dniu potrzebujecie spokoju. Nie za bardzo uśmiecha wam się jakaś gościna, więc tutaj jasno dajecie do zrozumienia, że w tym dniu no, raczej wizyty nie są wskazane. Bronicie swojej przestrzeni, ale też staracie się poradzić sobie z jakimś problemem, który was trapi. Może jakiś lew was nachodzi, nagabuje, nie wiem, ale macie mocną pozycję, więc tutaj nie dajcie się. No i warto rozmawiać i rozwiązywać jakieś problemy rodzinne, zwłaszcza, że to są drobnostki. Więc tutaj widać, że koziorożcowi bardzo zależy na tym, żeby był spokój, żeby było poczucie bezpieczeństwa, żeby był taki mir domowy. Natomiast no, nie będziecie skłonni tutaj do jakichś odwiedzin. Widzę, że koziorożec w sobotę chce pobyć sam w domu. Natomiast bardzo mu zależy na bliskości z partnerem, na tym, żeby walczyć o ten związek, chwilowy jakiś problem przedyskutować, żeby wróciła ta radosna, fajna atmosfera, ten fundament, który powoduje, że ta relacja jest stała, że jesteście blisko siebie. Może chodzi o małżeństwo, może o stałą jakąś relację, nie wiem, ale no, koziorożec jest tutaj waleczny i widać, że się nie poddaje. Nawet jak jakieś ciche dni być może z partnerem mieliście, no coś tam się wydarzy takiego, jakieś powroty z przeszłości i koziorożec czegoś się obawia, no zamknął się być może na coś, a teraz próbuje sam z tym walczyć, bądź walczyć o kogoś. Dobrze, w pracy fajnie, poradzicie sobie ze wszystkim, jesteście tutaj pracowici, odważni, zaradni, więc wszystko jest, że tak powiem, ok. Tutaj może być też taka informacja, że właśnie szybko chcecie sobie poradzić z obowiązkami domowymi, żeby jak najszybciej wrócić do domu, do rodziny i delektować się ich towarzystwem, miło spędzić ten czas z najbliższymi. Niedziela bardzo pozytywna, dzień obfitujący w miłe wydarzenia, miłe spotkania, zwłaszcza ze Skorpionem. I mogą być wyznania jakiejś miłości. Koziorożec jest taki wrażliwy, ojej, on tak bardzo boi się mówić o tych uczuciach, potrzebuje odpowiedniej aury, odpowiedniej atmosfery do tego, żeby się otworzyć, żeby poczuć tą więź emocjonalną. No, warto walczyć tutaj o miłość, warto walczyć. Cały czas pokazuje mi tutaj karta walczącego koziorożca, który bez względu na to, jakie rany doznał w przeszłości, no zobaczcie, ta kamera jest złośliwa, o. To nie poddaje się, broni swojej rodziny, broni swojej przestrzeni, czeka być może na właściwy moment, żeby się oświadczyć. Tak? Mam tutaj myśli o małżeństwie. No i taka pewność siebie musi ci towarzyszyć, koziorożcu. Nie dajcie się też zdominować. Nie dajcie się zdominować w jakiś sposób w pracy i w związku. Ale tutaj no, w pracy świetnie, w pracy sukcesy, więc bardzo dobrze, kochani. No dobrze, i to by było na tyle. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne. Praca będzie, nie martwcie się. Jeżeli jest ciężko w pracy i momentami już nie dajecie rady, no musicie to jakoś przetrwać. Musicie to przetrwać. Wy lubicie wyzwania i radzicie sobie z nimi świetnie, więc tutaj dacie radę. W związkach też, no nawet jeżeli coś tutaj się chwilowo popsuło, to pokonacie ten problem.
tylko trzeba mieć odpowiednie podejście być może do partnera. Może to partner strzeli focha, nie wiem, i tutaj no ktoś komuś zagra na emocjach, ale nie poddawajcie się. I jakieś dobre wiadomości, kochani, zapowiedź jakiegoś spotkania w niedzielę. Może Was odwiedzi jakiś skorpion, ryba bądź rak, nie wiem. Ale jakieś miłe spotkanie, jakaś randka, może dla samotnych koziorożców, ale będziecie bardzo ostrożni, bo może jest jakieś doświadczenie z przeszłości, gdzie koziorożec po prostu, no jeszcze pewne sprawy pamięta. Kochani, kończę, życzę Wam wspaniałego, udanego tygodnia. Pamiętajcie, czytanie ogólne, sprawdźcie znak ascendentalny. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.